Witam po raz kolejny na festiwalu Nowe Horyzonty. Zapraszam na relację z wyjątkowej projekcji Habemus Papam w reżyserii Naniego Morettiego z doskonałą kreacją Jerzego Sztura i Michela Piccoli. Ja widziałam ten film i jestem poruszona nie tylko projekcją, ale również spotkaniem z samym Jerzym Szturem. Habemus Papam. Ac reverendissimum. Rozmawiamy w tak uroczym miejscu na temat festiwalu, który ma tak wielkie powodzenie, gdzie mogłem pokazać ten film. Senta. Ha problemi con la fede. Myślę sobie, że spotkało mnie ogromne szczęście, żeby w filmie o takim wydźwięku wziąć udział. Bo ten akt odpowiedzialności, czy braku siły na przyjęcie odpowiedzialności, na to pytanie już każdy z widzów może sobie odpowiedzieć. Bo czy ta odpowiedzialność może być rozłożona na poziomie ojca rodziny, dyrektora zakładu, rektora wyższej uczelni, ministra, aż wreszcie, jak ekstremalnie pokazuje przypadek, na pasterza miliarda wiernej. I przyznanie się do tego, że to jest ponad moje siły, jest dla mnie wielkim przesłaniem tego filmu. Stefan Ajola. Anwesend. Ich, Stefan Ajola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten. Nanni Moretti jest znany ze swojej skromności, więc on nigdy nie, jak tylko coś mu trąci Hollywoodem i gwiazdorstwem, to natychmiast jest likwidowany. Qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo. Che condanna, me lo dicono sempre tutti. Ale oni go kochają, to jest, on pracuje z tą samą ekipą przy każdym filmie. Oni już znają jego fanaberię, wszystko wiedzą, przyjmują te ciosy na siebie i tak dalej. Także cieszę się, że wszedłem do tej rodziny, bo jakoś wszedłem do nich, oni mnie bardzo lubią. Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno. E che lavoro fa? Ja ciągle jestem w stresie. Dzisiaj na przykład byłem bardzo zestresowany, żeby ten film zobaczyć z polską widownią. Nie udaje mi się być tak całkowicie poza. Nie mam takiego temperamentu, żeby tak się odseparować. Także zawsze będę gdzieś zakorzeniony, ale z drugiej strony jest taka ogromna radość, że ciągle jestem obecny. Przez tyle lat. Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No. Voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B. Per cortesia, non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Propenderei addirittura per partite di andata e ritorno. No, andata e ritorno no. Moriamo.